Jest to realizacja długiego cyklu wystaw Białodunieckie spotkania ze sztuką. I akurat tutaj tak na koniec sezonu, zima za oknem, stąd też ta wystawa jest poświęcona górom i artystom, którzy i obecnie i w dawnych czasach przecież tworzyli. No, zauroczenie Tatrami, górami w ogóle, jeśli chodzi o Podhale i Tatry, no to się datuje prawie od początku XIX wieku. My tu na wystawie zwróciliśmy uwagę na szereg postaci, które mocno zaakcentowały się po prostu w historii polskiej sztuki, nie tylko. Chodzi tutaj o drugą połowę wieku XIX, rola jaką odegrał Stanisław Witkiewicz, Eliasz Radzikowski. Szczególnie te dwie postacie przez swoją działalność kulturalną, a także i literacką i inną generalnie, to odegrały tu chyba ogromną rolę, bo jest to wielkie kompendium wiedzy o Tatrach. Tutaj bym chciał koniecznie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, powstanie sztuki podkarańskiej jako stowarzyszenia już artystów, a jednocześnie i szkoła Kenera. Wtedy oczywiście nie zwana szkoła Kenera, tylko szkoła przemysłu drzewnego i działalność Stryjeńskich. Mamy tu właściwie wszystkie kierunki, prawda? Od obrazów, od malarstwa, przez tkaninę artystyczną, przez rzeźbę, przez grafikę. Duchowym, jak powiedziałbym, jakimś takim patronem tej wystawy jest tutaj mój przyjaciel i sąsiad Władysław Trybunia-Tutka. Wydaje mi się, że umiar, prostota i szacunek w tej chwili jest najważniejszy. Oby tylko dalej to oczarowanie, urzeczenie było, powiedziałbym, owocne i każdy artysta widzi te Tatry jak chce, prawda? To jest też ważne, prawda? No, spójrzmy tu na grafikę, spójrzmy tu na akurat to nasi uczniowie. Także to jest coś fantastycznego. No, aby nie tylko w Zakopanem nie pozostało wspomnienie po Sylwestrze marzeń. Wystawa będzie czynna do końca roku. W godzinach pracy poniedziałku do piątku od 10 do 16. Jeśli ktoś chce w innych godzinach, bardzo proszę o kontakt. Oczywiście umówimy się i wystawa będzie dostępna. A numer telefonu można znaleźć na stronie internetowej? Oczywiście wszystkie dane na stronie, jak to dzisiaj.